Ok, i już jesteśmy z powrotem. RapidMiner. W jaki sposób zbudować sobie tutaj przepływ i jak w rzeczywistości SVM radzi sobie z problemem klasyfikacji wieloetykietowej. Zacznijmy od pierwszego bardzo prostego przepływu. W ćwiczeniu macie to opisane. Wczytamy sobie zbiór danych. Tym zbiorem danych będzie ten zbiór opisujący bank, który już wcześniej widzieliście. Myśmy już na nim pracowali, więc tutaj nie ma co specjalnie dyskutować. Zmienię tylko rodzaj, to jest klasyfikacja binarna po pierwsze, a po drugie ten atrybut pełni rolę etykiety, więc to wyraźnie zaznaczam. I teraz. Wspomniałem już w poprzednim filmie, że SVM nie nadaje się do procesowania atrybutów kategorycznych, nominalnych. Tak, tutaj mamy ich sporo, jest na przykład sposób poprzedniego kontaktu, albo stan cywilny, albo zawód danej osoby. No, czegoś takiego do SVM-a nie możemy wprowadzić. Na szczęście jest tutaj użyteczny operator, który się nazywa onNominalToNumerical. Nominal to numerical jest operatorem, który zamienia wszystkie atrybuty nominalne na atrybuty numeryczne, przy czym można sobie wskazać, w jaki sposób ma się to odbyć. Czy to ma być jakiś dummy coding, czy to ma być efektywne kodowanie. Efektywne kodowanie to jest, zdaje się, liczba kategorii minus 1, czy unique integers. Weźmy sobie unique integers, będzie najprościej. I to jest takie kodowanie, w którym każdej wartości zostaje przypisana po prostu jedna liczba całkowita. Nie ma między nimi tak naprawdę żadnego porządku, tak więc tak jak mieliście na przykład stan cywilny i tam jest 5 różnych wartości, to teraz będą liczby od 1 do 5, ale no, z takim sztucznym porządkiem, no bo w rzeczywistości oczywiście ta kolejność liczb o niczym nie przesądza. Więc nasz zbiór danych wygląda teraz w ten sposób i już jak najbardziej nadaje się do zastosowania SVM-a. Ponieważ zbiór danych jest na tyle duży, to wykorzystamy sobie tutaj zwykłą walidację z podziałem na zbiór uczący i zbiór testujący, czyli split validation. Zbiór danych sobie podzielimy. I teraz w fazie uczenia wstawimy sobie algorytm Support Vector Machine. A w fazie testowania, dokładnie tak jak zawsze, operator Apply Model. Wyrzućmy te nadmiarowe, przepraszam, zupełnie niepotrzebne nam przepływy. Apply model i operator do mierzenia jakości klasyfikacji performance classification. Czyli ten operator dostaje na wejście etykietowane dane i wynik wysyła. Obejrzymy sobie zarówno model, jak i dane, jak i oczywiście wyniki. I to jest wszystko. Mamy gotowy operator. Gotowy cały przepływ. Teraz następuje faza uczenia. I mamy wynik. I ten wynik nie jest jakiś fantastyczny. Jak widzicie, uzyskaliśmy 88,5% accuracy, ale klasyfikator jest kompletnie bezużyteczny, ponieważ zawsze przewiduje wartość nie. To znaczy w tym przypadku nie dzwoń do klienta, bo klient na pewno odrzuci tą ofertę. Zresztą widać wyraźnie dlaczego. Tak? Tutaj mamy bardzo dużą dysproporcję w zbiorze uczącym. Większość osób nie chce kupić niczego przez telefon. Jeżeli chodzi o sam model, w tym modelu macie pewne wagi związane z atrybutami, mamy pewną wizualizację tych wag, które są dodatnie, które są ujemne, jest wizualizacja lokalizacji tych
wektorów wspierających, z tym, że oczywiście w tak dużej przestrzeni, z tak dużą liczbą atrybutów, to jest mało, zdecydowanie mało użyteczne. No i sam zbiór danych. Teraz, co możemy zrobić? Kilka rzeczy. Po pierwsze, możemy oczywiście manipulować parametrami tego algorytmu. Możemy na przykład wybrać sobie inny kernel, tak jak poprzednio. Teraz wybierzmy sobie ten kernel RBF, czyli Radial Basis, a po drugie pozwólmy algorytmowi na pewnego rodzaju elastyczność. Znaczy tutaj ustawmy tą wartość tak, żeby algorytm nie próbował za wszelką cenę zbudować najszerszego możliwego marginesu pomiędzy klasami, nawet za cenę całkowitej błędnej klasyfikacji klasy mniejszościowej, tylko spróbujmy zrobić to w ten sposób, żeby on jednak starał się w jakiś sposób dokonać takiej w miarę sensownej tej, sensownego tego podziału. Jest minimalnie lepiej, ale zdecydowanie za mało, a to zupełnie nas to nie satysfakcjonuje. Moglibyśmy albo dalej manipulować tymi kernelami i próbować tutaj kombinować, albo mamy tutaj dwa parametry. One się nazywają LPOS i LNEG. One działają tak jak macierz kosztów. Znaczy, jeżeli odpowiednio tutaj zwiększymy ten parametr, koszt tego błędu, błędu false negative, a może przy okazji też zobaczmy, co się stanie, jak weźmiemy sobie kernel wielomianowy. To możemy teraz zobaczyć, jak zachowa się ten algorytm. Oczywiście wszystkie te parametry są tutaj dosyć starannie opisane, więc osoby zainteresowane mogą sobie tutaj przejrzeć help i poszczególne parametry są mniej więcej przynajmniej wyjaśnione wraz z jakimiś zakresami sensownych wartości dla tych parametrów. Prawda jest oczywiście taka, że tutaj nie ma jakichś ścisłych reguł, jeśli chodzi o to, który kernel, czy jakie wartości parametrów zadziałają. Najczęściej to się robi tak za pomocą jakiejś optymalizacji. Jeżeli obliczenia są bardzo długotrwałe, zawsze możemy sobie spróbkować trochę zbiór uczący i popróbować sobie na mniejszym zbiorze danych, takim, który się na przykład bez problemu mieści w pamięci i tam po znalezieniu właściwych parametrów dopiero wtedy przechodzić do prób pracy na całym zbiorze. Możemy sobie zrobić taką optymalizację tej całej przestrzeni rozwiązań albo w sposób wyczerpujący, albo są też operatory nawet w RapidMinerze zaimplementowane, które realizują na przykład taki algorytm ewolucyjny, który poszukuje różnego rodzaju kombinacji. Tutaj trochę dłużej to trwało, no ale mamy już wynik. Straciliśmy na dokładności, teraz mamy 81,64, ale zobaczcie, że dostaliśmy znacznie lepszy recall, jeżeli chodzi o klasę yes, tak? Już zidentyfikowaliśmy 100 osób, do których warto zadzwonić. Straciliśmy 53 osoby, tak? Łącznie mamy 150 osób, do których chcielibyśmy zadzwonić, więc udało nam się znaleźć 2/3 tych osób, do których powinniśmy zadzwonić, stąd też recall na poziomie 66%. Jednocześnie my nie zadzwonimy oczywiście do tych 103 osób, ponieważ te 103 osoby są wymieszane razem z tymi 196 osobami, które są błędną predykcją, czyli błędem typu false positive. Precyzja dla naszej klasy wynosi tylko 34%. Co trzecia osoba z tych, do których zadzwonimy, rzeczywiście powinna dostać nasz telefon. Tak? Więc taka jest znowu interpretacja tej macierzy pomyłek. Dobra. Druga sprawa. Co zrobić w momencie, kiedy mamy inny zbiór danych? Teraz zamiast tego zbioru danych wczytamy sobie inny. On się nazywa Letter Recognition. Tutaj mamy następujący zbiór danych. Tu pierwsza kolumna jest etykietą, więc ją zaznaczę. To jest klasyfikacja wieloklasowa.
Tak więc tutaj mamy tyle klas, ile jest liter w alfabecie. To jest zbiór danych, który opisuje problem automatycznego rozpoznawania pisma odręcznego. Więc mamy przykłady odręcznego pisma dla poszczególnych liter, T, I, A, M, O i tak dalej. I każda z liter jest opisana za pomocą cech. Tak to się trochę dawniej robiło. Dzisiaj pewnie zrobilibyśmy sobie to konwolucyjną siecią neuronową. Natomiast przed sieciami neuronowymi no, ludzie ręcznie wymyślali cechy, więc tutaj są takie cechy, jak na przykład wysokość tego. Można było zrobić dla odręcznie napisanej litery bounding box dookoła tej litery i teraz policzyć wysokość, szerokość tego, policzyć rozkład piksli białych i czarnych, wszerz, wzdłuż, po przekątnej i tak dalej, i tak dalej. No i to mniej więcej tak to jest opisane. Zresztą macie link w materiałach, możecie sobie dokładnie ten zbiór danych przeczytać. Jeżeli teraz spróbowalibyśmy uruchomić nasz klasyfikator, to nasz klasyfikator wyrzuci błąd insufficient capability. Oczywiście algorytmy SVM służą do klasyfikacji binarnej. No, tworzę tylko jedną hiperpłaszczyznę, więc ta hiperpłaszczyzna dzieli mi jedne od drugich, ale to nie jest tak, że ja sobie zrobię ileś tam tych hiperpłaszczyzn. Tak? Ona jest tylko i wyłącznie jedna. Więc musimy coś z tym fantem zrobić. Po pierwsze, zbiór danych jest dosyć duży, przepraszam, zbiór danych jest dosyć duży, więc żeby nie czekać jakoś strasznie długo, reszta zmiennych jest numeryczna, więc to możemy wyrzucić, zrobimy sobie stratified sampling. Zrobimy sobie próbkę warstwową i wybierzemy sobie 10% danych, no bo po prostu zbiór jest za duży. Natomiast tutaj zamiast robić SVM, zrobimy coś innego. Poszukamy operatora, który się nazywa polynomial. Polynomial by binomial classification. To jest operator, który pozwala zaaplikować algorytm, który jest algorytmem binarnym, który służy tylko i wyłącznie do klasyfikacji binarnej, do problemów, w których mamy wiele klas. Jak to się dzieje? Teraz SVM wrzucam do środka, do tego operatora. Tutaj oczywiście jest cała konfiguracja operatora SVM. Natomiast my chcemy się skupić teraz na tym. Tutaj, jak widzicie, ten operator, polynomial by binomial classification, przyjmuje tylko jeden parametr. I tym parametrem jest classification strategy. Jakie mamy tutaj strategie? Otóż strategie tak naprawdę są takie najprostsze, są dwie. One against all i one against one. One against all oznacza, że zamiast zbudować jeden klasyfikator, to co teraz się stanie, to zmienna celu zostanie sprawdzona. Zostanie policzone, ile jest różnych wartości zmiennej celu. W naszym przypadku to będą 24 wartości, bo tyle mamy liter w alfabecie. I zostanie utworzony po jednym klasyfikatorze dla każdej litery. Pierwszy klasyfikator, pierwszy SVM, będzie próbował nauczyć się odróżniać literę A od wszystkich innych liter. Drugi będzie próbował odróżnić literę B od wszystkich innych liter. Trzeci literę C od wszystkich innych liter. Tak? I dostaniemy taki potok 24 klasyfikatorów i w momencie, kiedy będziemy próbowali sklasyfikować nową literę, no to ta litera przechodzi po kolei przez klasyfikatory i w momencie, w którym jakiś klasyfikator nie sklasyfikuje jej jako inne, tylko ją sklasyfikuje do tej swojej mniejszościowej grupy, będziemy mogli powiedzieć, o, to jest dokładnie to. Tak? Więc to jest strategia one against all. Druga strategia to one against one. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj to jest gra każdy z każdym. Czyli będziemy mieli 24 razy 23 klasyfikatory, będziemy mieli ponad 600 klasyfikatorów i będą klasyfikatory dla każdej pary możliwych wartości. Czyli na przykład klasyfikator, który odróżnia A od B, klasyfikator, który odróżnia A od C, klasyfikator, który odróżnia A od D. I oczywiście większość z nich będzie dawała zupełnie bzdurne wyniki, tak? No bo nie będą potrafiły tak naprawdę sklasyfikować, klasyfikator, który się nauczył odróżniać literę A od litery B, nie będzie w stanie sklasyfikować litery M, tak? Bo ta decyzja będzie całkowicie losowa. Ale zauważcie, że jeżeli przepuszczając taką literę M przez wszystkie klasyfikatory, będziemy widzieli, że regularnie wygrywa klasyfikator, który próbuje ją przeklasyfikować jako literę M, to będzie dla nas silny sygnał, że to jest litera M.
No to zobaczmy. Pozostałe strategie, które tutaj są zaimplementowane, to tak zwane Error Correcting Output Codes. To jest taki sprytny sposób kodowania binarnego, który pozwala nam na zakodowanie mniejszej liczby, zbudowanie mniejszej liczby klasyfikatorów. Najprościej byłoby to wytłumaczyć w ten sposób. Wyobraźcie sobie, znaczy załóżmy, że mamy problem klasyfikacyjny, w którym mamy tylko 8 klas decyzyjnych. Tak, nie tak jak tutaj 24, tylko mamy ich 8. Ile potrzebujemy bitów, żeby reprezentować 8 różnych wartości? No, potrzebujemy 3 bitów. I teraz budujemy, każdy bit staje się klasyfikatorem. Budujemy 3 klasyfikatory. Pierwszy klasyfikator działa jako najważniejszy bit, potem mamy środkowy bit i bit najmniej znaczący. I budujemy te klasyfikatory i każda kombinacja odpowiedzi klasyfikatorów reprezentuje jedną literę. Czyli jeżeli na przykład pierwszy klasyfikator powie 0, drugi klasyfikator powie 0, a trzeci klasyfikator powie 0, to my klasyfikujemy tą literę jako literę A. Jeżeli pierwszy klasyfikator i drugi klasyfikator powiedzą 0, a trzeci klasyfikator, ten najmniej znaczący, powie 1, to wtedy powiemy, o, to jest litera B. Tak? I w ten sposób moglibyśmy 8 różnych liter sklasyfikować. Dla całego alfabetu oczywiście potrzebowalibyśmy 5 bitów, czyli 5 różnych klasyfikatorów. Natomiast my zacznijmy od tej wersji one against all. Spróbujmy sobie to uruchomić. Tutaj pod spodem w belce możecie śledzić postęp. Tutaj jest pokazywane, który klasyfikator teraz jest uczony. Teraz jest 16, 17, 19, 20, 21, 24. Nie? Więc będziemy mieli tyle tych klasyfikatorów. No i teraz jest faza walidacji. W każdym razie jest to oczywiście szybsze podejście. Tak? My tutaj mamy sporo tych danych, więc być może, żeby pokazać Wam, jak będzie działało one against one, trzeba by jeszcze bardziej, jeszcze mocniej spróbkować zbiór danych, żeby tych danych było mniej. Jeszcze raz warto przypomnieć, że my tutaj operujemy na problemie klasyfikacji, ale algorytmy SVM również nadają się do regresji i do identyfikacji osobliwości, wartości odstających. Jeżeli mówimy o regresji, to zamiast hiperpłaszczyzny, która separuje przykłady należące do klasy A i klasy B, algorytm próbuje zbudować taką tubę w wielowymiarowej przestrzeni, tak? Taką prostą tubę, która będzie obejmowała sobą wszystkie przykłady i stara się tak to dopasować, żeby ta tuba miała jak najmniejszą średnicę, bo to oznacza najmniejszą wariancję wokół wartości średniej. Dobra, tymczasem algorytm skończył się liczyć, uzyskaliśmy dokładność 63%, więc znowu jakiegoś szału nie ma. Ale tutaj też ciekawą rzeczą jest przyjrzenie się błędom, jakie są popełniane. Bo zauważcie, że te błędy wcale nie są przypadkowe. Większość z nich da się sensownie wyjaśnić. Na przykład tutaj mamy błędy, litera M jest mylona z literą H. Naprawdę to była drukowana litera M, a algorytm błędnie ją rozpoznał jako literę H. Tak? Albo na przykład litera M bywa też mylona z literą N, co też jest całkiem zrozumiałe. Tutaj mamy literę O, która jest mylona z literą C. No, wyobrażam sobie, że jak ktoś napisze literę C w ten sposób, że prawie że domknie to kółko, no to taka pomyłka rzeczywiście może się zdarzyć. No i tak moglibyśmy sobie tutaj przeanalizować wszystkie błędy i pomyłki, jakie się mogły pojawić. To porównajmy sobie ten wynik, tylko zróbmy mniejszą tą próbkę, bo rzeczywiście tutaj będzie, spróbujmy sobie wziąć 5%, a tutaj przełączymy się na tryb one against one. Oczywiście tych danych teraz będzie mało, więc trudno powiedzieć, jak to dobrze pójdzie. No, fatalnie, 24%, mamy bardzo dużo błędów, ale to wynika z tego, że my, żeby się nauczyć czegoś, potrzebowalibyśmy zdecydowanie więcej przykładów dla każdej klasy. Może ja troszeczkę przesadziłem tutaj z tym próbkowaniem. Może zobaczmy,
jakby to poszło, gdybyśmy wzięli 1/4 tego zbioru danych. Na dole możemy obserwować postęp. W pierwszej fazie uczy się, ma do nauczenia się 600 klasyfikatorów. No to tempo uczenia się, nie jest wcale złe. Algorytmy SVM trochę popadły w zapomnienie ze względu na to, że ich miejsce, przepraszam, i ich rolę przejęły dzisiaj sieci neuronowe, ale przez wiele, wiele lat to był ukochany algorytm stosowany przez Facebooka, przez Google'a, ze względu na to, że nadawał się do analizy ogromnych wolumenów danych. Po dziś dzień to często bywa znacznie szybsza, prostsza i tańsza alternatywa w stosunku do złożonych, skomplikowanych modeli, jakimi są sieci neuronowe. Oczywiście problemem SVM-ów jest to, że one są bardzo zależne od parametrów, z których korzystamy, to po pierwsze, a po drugie, no też cierpią niestety na pewną przypadkowość, to, że tutaj no nie ma jakichś prostych przepisów, nie można powiedzieć, że o, dla takiego problemu zastosuj tą metodę, a dla takiego problemu zastosuj tą metodę, ten kernel z takimi parametrami, to po prostu tak nie działa, to niestety jest w dużej mierze poruszanie się po omacku. No i tutaj możemy porównać sobie wynik, tak, wyszło nam trochę lepiej, ale nadal jeszcze niezadowalająco, więc musielibyśmy sobie dalej stosować. Przepraszam. Musielibyśmy dalej jeszcze optymalizować sobie parametry, ale nadal rzut oka tutaj na najczęstsze błędy też jest dosyć ciekawy. Zobaczcie na przykład, że litera C jest cały czas mylona z literą G, co jest zupełnie naturalne i zrozumiałe. Tutaj mamy literę R, która jest mylona z literą H, też jest to dosyć zrozumiałe. Litera X mylona z literą H, jeszcze bardziej zrozumiałe. Także widać wyraźnie, że algorytm się uczy. Być może nie tak dobrze, jakbyśmy chcieli, no ale się uczy. Więc podsumowując, warto jest wiedzieć, o co chodzi z SVM-ami, warto jest rozumieć ten kernel, ten trick, bo to jest proste, łatwe i bardzo sprytne. Zresztą możecie stosować ten trick kernelowy przecież nie tylko tutaj w SVM-ach, ale to może być po prostu ogólnie sposób transformacji zbioru danych do wyżej wymiarowej przestrzeni, szczególnie właśnie tam, gdzie potrzebujecie tylko iloczynów skalarnych. Na przykład możecie zastosować ten kernel trick do tego, żeby policzyć podobieństwo między obiektami, tak? Bo można policzyć podobieństwo między obiektami, korzystając tylko z iloczynów skalarnych. Nadal całkiem nieźle się sprawdzają SVM-y w tekście, w analizie tekstu, dlatego że tekst, no, w wielu miejscach te zależności są takie, że rzeczywiście w tej wielowymiarowej przestrzeni SVM-y całkiem dobrze działają. W treści ćwiczenia macie jeszcze sugestie, żeby spróbować narysować krzywą ROC i żeby narysować sobie krzywą LIFT. To już zostawię, bo i tak dużo czasu na te SVM-y zeszły. Macie quiz ze SVM-ów, nie daję Wam zadania. Zadanie sobie zrobimy jedno, takie bardziej podsumowujące klasyfikacje, a za tydzień właśnie zamkniemy temat klasyfikacji, przynajmniej na chwilę, i porozmawiam sobie o metodach typu ensemble. To życzę przyjemnej zabawy z SVM-ami.